Tutaj mówimy, ile Rosję kosztuje wojna na Ukrainie. Ile Rosję kosztuje wojna na Ukrainie? Po co to Rosji było? Po co to Rosji jest? Agresja w Doniecku. Przyjęły taką wojenną retorykę i właśnie pan też mnie tak zapytał, że miałbym się
chciał albo przeciwko, a trzeba zwrócić uwagę na jeden aspekt. Ta procedura, ona nie jest może jakaś super przyjemna, ale to nie jest też jakaś wojenna procedura. To jest, można powiedzieć tak, to jest procedura przyjęta w traktacie, na którą Węgry się zgodziły. Dlaczego Węgry zgodziły się kiedyś na taką procedurę, podobnie jak inne państwa? Dlatego, że widziały w tym swój interes, ponieważ zakładały, że jeżeli one miały mieć do czynienia z jakimś innym państwem, w którym by się działy na przykład podejrzenie, że nie wiem, inwestycje węgierskie są zagrożone, no to wtedy to oczywiście byłby jeden tylko z elementów. Kończę, krótko mówiąc, teoretycznie Węgry też mogłyby nalegać na użycie takiej procedury. To jest procedura wewnętrzna wewnątrz Unii. Ona jest nieprzyjemna, ale może jest już taki czas w rozwoju Unii, kiedy trzeba być gotowym też na to, że no, między tyloma członkami zaczną się pojawiać jakieś do tego typu sytuacji, że trzeba się odwoływać do tych procedur. Panie doktorze, procedura jest oczywiście, to jest jasne. Ona została wdrożona, wszystko dzieje się lege artis, ale z drugiej strony mamy dwie zupełnie różne narracje, dwa zupełnie różne spojrzenia na to, co się dzieje w jednym z państw unijnych. Możemy teraz popatrzeć politycznie na to, bo teraz tak, żeśmy to naświetlili proceduralnie czy formalno-prawnie, to może teraz politycznie. Politycznie to jest tak, że co to oznacza, że prawdopodobnie grupa węgierskich posłów opuści grupę Europejskiej Partii Ludowej. Chociaż nie chcą tego, mówią, że nie chcą, bo chcą przekonać jednak. Myślę, że będzie szło w tym kierunku. Myślę, że będzie szło w tym kierunku, chociaż premier Węgier jest pragmatykiem. On wie, że dotychczas czerpał wielkie korzyści z tego, że był w Europejskiej Partii Ludowej. Ja nie jestem zwolennikiem super wewnętrznej polityki na Węgrzech, więc nie będę tutaj wychwalał wszystkich rzeczy, które robi Viktor Orban. Czy to są rzeczy, które nadają się do zastosowania tej procedury? No tego nie wiem, ponieważ nie znam tak dobrze po polityki węgierskiej. Ja bym apelował tylko, żeby nie wprowadzać wszędzie wojennej retoryki. To są przepisy, na które państwa unijne się zgadzały i to, powiedziałbym tak, to są przepisy z ostatniego traktatu, więc państwa unijne zgadzały się, szczególnie środkowoeuropejskie, już w taki sposób bardzo świadomy. To znaczy, to nie jest, no, bo ktoś mógłby pomyśleć, no to było już pisane, wiadomo, prawda? To jest procedura dość świeża, ona w gruncie rzeczy jest dość bezpieczna, dlatego że ona tak naprawdę została dzisiaj w stosunku do Węgier zainicjowana. Ona praktycznie nie ma dzisiaj większości, żeby ona została przeprowadzona, więc pewnie się skończy tylko na takim politycznym akcie, który... Cygańska polityka.